trwa wspaniała seria zwycięstw klubu koszykówki w świecie. Zawodnicy Andrzeja Struskiego po bardzo emocjonującym spotkaniu pokonali AZS Olsztyn 77-68. Dla naszej drużyny była to już szósta wygrana w siódmym spotkaniu rundy rewanżowej. W tym roku Świecianie przegrali tylko z aspirującym do awansu do pierwszej ligi zespołem z Piaseczna. Chłopcy z mozołem cały mecz biegali, żeby wyrwać to zwycięstwo. Stanęliśmy na wysokości zadania, rzeczywiście szóste zwycięstwo, bardzo cieszę. Pierwsze dwie minuty spotkania należały do Olsztynian, którzy dzięki dwóm trafieniom Marcina Kowalewskiego za trzy punkty odskoczyli do stanu 8-4. W takiej sytuacji o przerwę poprosił opiekun Świecian Andrzej Struski. Po chwili rozmowy z zawodnikami koszykarze KKS poprawili grę obronną oraz skuteczność. Szczególnie Piotr Wiśniewski, który w tej kwarcie zdobył 8 punktów. Moja reprymenda, podobnie jak z treflem, okazała się skuteczna. Chłopaki troszeczkę się obudzili, zaczęła funkcjonować lepiej obrona i odrabialiśmy stratę. Rywal rzeczywiście skutecznie te dwie trójki wtedy nam, zresztą na całym dystansie, rzucił nam w sumie 11. Druga kwarta również nie rozpoczęła się po myśli Świecian. Olsztynianie zdobyli 9 punktów z rzędu i objęli prowadzenie 26-25. Reakcja Andrzeja Struskiego była natychmiastowa. Przerwa dla drużyny. Tak jak miało to miejsce w pierwszej kwarcie, tak i teraz Świecianie po krótkiej rozmowie uwierzyli we własne umiejętności, zdobywając 5 oczek z rzędu. Widać, że ewidentnie potrzeba pomocy. Mówię, to nie jest zespół przygotowany na taki długi. Myśmy nie mieli okresu przygotowawczego i bardzo trudno nam, bardzo ciężko. I rzeczywiście ta chwila oddechu złapana na czasie, reprymenda słowna i chłopaki zaczynają grać. Niestety koniec drugiej kwarty to kopia obrazu sprzed kilku minut. Goście w tym okresie gry popisali się dobrą skutecznością, kończąc pierwszą połowę wynikiem 40-35. W przerwie meczu trener Andrzej Struski musiał użyć mocnych słów do zawodników, bowiem Świecianie rewelacyjnie rozegrali trzecią kwartę, odrabiając 5-punktową stratę, a nawet obejmując prowadzenie 52-47. W tym okresie gry dobrą skutecznością popisali się Piotr Wiśniewski oraz wchodzący z ławki Krzysztof Kowalski. Piotrek jest takim zawodnikiem, który w całym spotkaniu nie widać go tak naprawdę w zdobywaniu tych punktów, ale on rzeczywiście mozolnie pod tym koszem ciężko pracuje dla zespołu i zdobywa te arcyważne punkty. To jest pewny punkt w zespole, jak i w ataku, jak i w obronie, swoją siłą fizyczną na pewno determinuje nasz zespół, żeby po prostu tak zwyciężać, jak zwyciężamy. Krzysztof Kowalski, kolejne zawody, kolejne fajne, to jest szósty zawodnik wychodzący z ławki i ja się ogromnie cieszę, że mam takiego chłopaka w zespole, który podrywa zespół właśnie akcjami indywidualnymi, gdzie rzucił trójkę, później spenetrował do końca jakiś rzut z faulem, także bardzo fajne zawody i cieszę się również, że mam takiego Krzysia Kowalskiego w zespole. W czwartej kwarcie Świecianie przypieczętowali szóste zwycięstwo w tym roku, grając mądrze w obronie oraz skutecznie w ataku. Na wyróżnienie w tej części gry oraz w całym spotkaniu zasługuje Marcin Kubacki, który zdobył kilka ważnych punktów z rzędu, a 23 w całym spotkaniu. Cieszę się, co mogę powiedzieć, po prostu w tych momentach miałem akurat piłkę na dobrej pozycji, przymierzyłem, akurat wpadło, stąd może te punkty, Ogromnie się cieszę. Marcin, na to liczyłem, jak Marcin przychodził do nas z powrotem do zespołu i Marcin w 100% się wywiązuje z tego, z tego trudnego zadania zdobywania punktów za linii 3 punkty. I Marcin rzeczywiście dzisiaj skutecznie raził. Również z meczu na mecz coraz wyższą formę prezentuje Adam Bet. Spotkanie przeciwko AZS Olsztyn pokazało klasę zawodnika, który swoimi umiejętnościami potrafił dograć idealne piłki do partnerów, a gdy była potrzeba, w odpowiednim momencie wstrzymać tempo gry. Świecie! Świecie!
Adama się bardzo cieszę. Ja mówiłem o cierpliwość, prosiłem o cierpliwość kibiców, bo tam były zgłosy takie, że Adam się nie nadaje do zespołu. Ja mówiłem cierpliwości, ten chłopak naprawdę gra fajnie i on pokazuje od kilku meczów, że to jest pewny punkt, jeżeli chodzi o rozgrywanie zespołu. To jest facet, który potrafi przytrzymać piłkę, mądrze ją rozegrać i jeszcze nawet skutecznie rzucić punkty. Klub Koszykówki Świecie rozegra teraz spotkania z czołówką drugiej ligi. Najpierw zmierzy się z wiceliderem w Kutnie, a za dwa tygodnie podejmie lidera rozgrywek z Torunia. Dlatego świeccy zawodnicy liczą teraz na głośny doping kibiców. Teraz mamy trudnych przeciwników, bo z górnej części tabeli, Siden, Kutno, Gniewino, to są zespoły, które będą walczyć o pierwszą ligę, więc na pewno będzie ciężko, aczkolwiek te dotychczasowe zwycięstwa na pewno bardzo mobilizują, motywują do następnej lepszej gry. No i zachęcają kibiców, żeby przychodzili częściej na mecze i oklaskiwali nas, dopingowali, bo to pomaga i to naprawdę niesie.